Gdzie łapiesz najlepszy odlot? Szerszej publiczności dał się poznać 10 lat temu, wygrywając słynny talent show. No a ich piosenka Kamień z napisem Love ma już prawie 70 milionów wyświetleń na YouTubie. Kto? Oczywiście Enej. Za chwilę z Lolkiem spotkam się właśnie tutaj. Kamień z wielkim Love, no bo kwiaty szybko schną. Przyleciałeś do nas. Dosłownie, bo z hitem Samoloty, który promuje nową płytę, płytę Idealny Sen. Tutaj magiczna data, bo 10 lat od wygrania Must Be The Music, od piosenki Rady Hello, czyli od takiej pierwszej piosenki, która stała się bardzo popularna w stacjach radiowych. Teraz nowa propozycja, czyli singiel Samoloty, który promuje ten krążek, więc to mam nadzieję, że cały czas w jakiś sposób zaskakujemy, choć krążymy tutaj w tych takich energetycznych, energetycznych rytmach. Ale samolotem nie przyleciałeś dzisiaj. Nie, nie, zupełnie. Nie. A gdzie łapiesz najlepszy odlot? U nas w mieście, w sensie, gdzie mieszkam, w Olsztynie, patrząc na te piękne lasy, jeziora, tam się najlepiej relaksuje i tam, jak to nazwałaś, łapie najlepszy odlot. Na tej płycie są utwory znane też w nowych aranżacjach. Wszyscy nasi fani, którzy znają piosenkę Kamień z napisem Love, Radio, Skrzydlate Ręce i tak dalej, na pewno się tutaj nie zdziwią, bo te piosenki są nie odwrócone do góry nogami, a są zagrane po prostu na świeżo, chyba bardziej dojrzale, ale tak samo energetycznie. To już teraz wiesz, jaką piosenkę najbardziej waszą lubię? Domyśliłem się tutaj jeszcze chwilę przed tym, jak zostały włączone kamery, więc tak, tak. No a ten kamień z napisem Love jest w domu u kogoś z twoich rąk, czy nie? Jeżeli jest, to jest u naszego basisty Umynia, ponieważ on taki kamień znalazł tak naprawdę gdzieś na jakimś spacerze i on ten tekst i muzykę pisał. Taki kamień jest trochę w przenosi, no wszędzie, gdzie koncertujemy, gdzie jedziemy, to ten kamień chcemy... Znak rozpoznawczy. Tak, no i chcemy wszystkim ten kamień przekazać. Patrzę na twoją kurtkę z folklorystycznymi akcentami. Odwrócę się, no w sensie jest nawet nie, z tyłu. No jest idealny jest sen. Tak, jest idealny łapacz. Sen, jest łapacz z tyłów, jest logo z płyty, więc... Wszystko się zgadza. Tak. Czemu dzisiaj bez akordeonu? Faktycznie rzadko się rozstaje z akordeonem, ale więc tak. Trafiłaś na ten taki mniejszościowy moment. Okej, to próbuję sobie ciebie teraz wyobrazić, ale ciebie takiego małego chłopca z akordeonem, bo kiedy to się zaczęło u ciebie? Wiesz co, miałem 6 lat, jak grałem, ale nie na akordeonie. Siadłem do instrumentów klawiszowych, akordeon założyłem na swoje barki w wieku 10 lat, tak. Faktycznie ten akordeon zawsze był mi bliski i od tylu lat nadal mi towarzyszy, więc taki instrument, rzecz, przedmiot, który daje radość, który wyciąga czasami z jakiegoś smutku. Ładnie powiedziane. Tak, więc daje dużo satysfakcji. Brat, współzałożyciel zespołu, Paweł, którego też serdecznie pozdrawiamy, perkusista, co nie było jakiejś kłótni, nie ja chcę akordeon, ja perkusję. Wiesz. Nie, no tak od startu tak poszło, jemu bliżej było do rzeczy perkusyjnych, mi do rzeczy melodycznych, choć był taki etap jeszcze zupełnie przed zespołem, gdzie razem na tych dwóch instrumentach klawiszowych graliśmy, no między nami jest 9-letnia różnica wieku, więc no... W momencie, kiedy ja miałem ochotę pograć na jakimś instrumencie, to on miał już swoich dorosłych kolegów, więc no, wtedy był ten taki rozstrzał między nami. I jeszcze króciutko, w końcu polsko-ukraińskie korzenie zespołu Enej. Zapytam, ukraińska potrawa, ulubiona? No moja ulubiona ukraińska potrawa to taki prawdziwy barszcz ukraiński i taki barszcz robiła moja babcia. No i oczywiście, jeżeli odwiedzamy, jesteśmy na koncertach zespołem Enej na Ukrainie, to też wtedy nie idziemy do żadnej jakiejś super drogiej restauracji, tylko każdy z nas jest fanem tej prawdziwej ukraińskiej zupy z masła, dodatków, warzyw, mięsa, więc tak, to taki babciny przysmak. A ty gotujesz trochę na co dzień? Bardzo lubię. O! Tak, bardzo lubię i też nie raz. To teraz flagowe danie, Piotr. Nie ma tak, że potrafię jedno. Pewnie nie nadawał mi się na jakiegoś zawodowego kucharza, ale od zup po drugie dania, śniadania, kolacje z deserami mam trochę gorzej, ale tak, ale lubię jeść. Wy nam daliście piękny prezent w postaci płyty i to, że jesteście z nami, no to teraz coś od nas. Wielkie serce. Nie kamień z napisem Love, ale bursztynowe po prostu Love. Serce. Tak jest. Bardzo to dziękuję. Od nas. Tak. No, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów dotyczących twoich ulubionych artystów, koniecznie subskrybuj nasz kanał i nie zapomnij dać łapki w górę. Do zobaczenia.